Witamy serdecznie w kolejnym odcinku serii Strach się bać. A będziemy kontynuowali grę Outlast 1. I niezmiennie grać dla Was będą Aleksandra Tarnowska oraz Agata Pachole. No to co? Zaczynamy! Tak naprawdę skończyliśmy w trochę ślepym punkcie, prawda? Bo trafiliśmy do jeszcze, tak jak mówiłyśmy w następnym odcinku, że trafiliśmy do kanałów, to teraz jesteśmy poziom niżej w tych kanałach. Jest turbo ciemno, nic nie widać. Ola miała 2 albo 3 podejścia do tego, by w ogóle pójść dalej, ale jakoś tak, no nie wiemy gdzie iść po prostu. Dokładnie, jest ciężko. W tych kanałach to jest tak, że człowiek błądzi już, dobra, wyszliśmy przynajmniej z tych schodków. To chociaż tak. Tyle, chociaż tu było dużo błądzenia. O, a tu weszliśmy do góry wtedy? Przyjemne są te... Nie, to wydaje mi się, że chyba musisz przez tą dziurę wejść, wiesz? My się znowu zamieniliśmy. Stąd wyszłyśmy, tak? Czy nie? Tak. Tak, to był ten notatnik. Dokładnie, czy musisz w prawo? Że w drugie prawo. To drugie prawo, tak. Bo tutaj nic nie znajdziemy. Dokładnie. Czyli tak, wracamy się. To powiem Wam, że ciężko się wczuć tak od nowa. To nie jest takie proste. Dokładnie. Najcięższe jest to pierwszych parę minut, jak człowiek musi się wczuć. Czekaj, byłyśmy tu? Tak, i teraz musisz wejść w to jasne pomieszczonko, które się świeci. Aha, tak. A, i się przeczołgać. Dokładnie. Dobra. Jest ukryty pan kolega, który nas goni. Ja próbowałam to do chodzenia przy prawej ścianie znaleźć jakieś przejście, ale czy co, przy lewej mamy iść? Mam iść. W sensie zrobiłam chyba kółko po prawej ścianie, więc ja nie wiem, czy nie musisz tak jak prosto? Bardziej w środek wejść. Dobra. Albo nawet wydaje mi się, że jest szansa, że jak wyłączysz kamerę i się rozejrzysz, to może będzie widać jakieś światełka. Słuchajcie, ja idę prosto. Idę dalej. Biegnę. Mam, jakby nie było, mam... Słyszę małego szczura. Mam włączoną kamerę, mam włączony noktowizor i jak widać, nic nie widać. Ale może się uda, okej. No i pytanie, czy lewo, czy prawo? Stamtąd przyszłyśmy, prawda? Bo szłaś cały czas prosto. Dobra, słuchajcie, idę ciągle przy ścianie. Obawiam się, że zaraz na niego trafię, spanikuję, będę krzyczeć i w ogóle umrę w środku. Nie, spokojnie. Okej, i on tutaj zaraz gdzieś... O, jest bateria. Im głośniej on dyszy, tym... Tym jest większa szansa, że będzie tu. Dokładnie tak, że napotkamy kogoś. Ale dobra. Dobra. Może jakoś się uda ominąć go. Najgorsze jest to, że w sumie to nie do końca wiadomo. Zadanie gdzie mamy, żeby iść? Wyjść z kanałów. A prawda jest taka, że my jeszcze głębiej weszliśmy w te kanały. Weszliśmy w słonie. Tak. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo zaraz... Dobra. Tędy, o? Zaraz wrócimy. Nie. Dobra, zmieniam tutaj baterię. Okej. Żeby... Słusznie. Bo zakładam, że on na mnie wyskoczy, ona mi się skończy, będę płakać, że nic nie widzę, wbiegnę w ścianę i kolejny raz, drodzy widzowie, będziecie widzieć, jak polegamy. Patrz, jest kolejne jakby przejście zablokowane. Słuchajcie, jego łańcucha ogólnie. Tak. Tu jest trzecie wejście zablokowane. Jestem ciekawa, czy jak tak sobie chodzimy, to czy on swoim schematem ruchów, no, tak jakby krąży i po prostu w pewnym momencie my na niego wpadniemy, czy dopiero jak jesteśmy w danym miejscu, to on tam, gdzie złapuje. Musimy przejść, no. Dobra, słuchaj, bo poszłam w lewo. I wydaje mi się, że jak teraz będę szła tędy, to dojdziemy do punktu wyjścia. I teraz jest kwestia taka, że znowuż pójdę prosto. O. No stąd wyszłyśmy? Nie, tutaj się nie da wskoczyć właśnie w tym rzecz. Dobra. Ja już go coraz bardziej słyszę, aha, nie? Tak. I myślę, że nie ma co się rozglądać wokoło, to wiecie. Nie, nie. Klapki na oczy? I przed siebie. I przed siebie, dokładnie. No i tak, zrobiliśmy kółko. Tak. Stąd przyszłyśmy. Tak. Więc zastosujmy jeszcze raz moją taktykę. Pójdziemy prosto. Czekaj, bo ja już nie wiem, gdzie jest prosto. On chodzi. Tak. Pójdziemy prosto. Mhm. I w prawo. Dobra. Pójdziemy, będziemy biec. Nie wiem. Najtrudniejsze jest to, że naprawdę niewiele widać i człowiek tak się rozgląda i szuka czegoś, ale ciężko. Tak. Jeśli idę prosto, to... Jezu, ale to jest duże. Strasznie.
czyli co teraz prawa strona, tak? W prawą. Tak. Ja nie wiem, czy to nie jest w formie tak jakby takiego okręgu i może gdzieś coś jest na środku, nie wiem, ukryte. No jak to będzie, no, ale widzisz, a nie mam przez tam teraz środek, nie? O, 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 a w sumie teraz to wygląda... Czekaj. Aha, znowu bateria. Mam wrażenie, że te baterie coraz szybciej jakoś schodzą. A może... A może faktycznie jest tak, że jak mamy tę noktowizję, to szybciej się kończy bateria. A tu? Nie, też nic nie ma. Już coraz szybciej serce zaczyna bić. Najgorsze to jest to napięcie, które cały czas się kumuluje. Tak człowiek czeka i czeka i czeka, aż w pewnym momencie nagle coś... Zmieniam baterię. Tak, to już trzecia. Druga. No wiesz co? No wiesz co? Ale w sumie z drugiej strony nawet jakby nam baterii zabrakło, zawsze można dać się złapać i wtedy wiesz, mamy baterię od nowa. Tak, to prawda, to też jest metoda. No ale widzisz, zrobiłam kółko teraz z drugiej strony. To może trzeba bardziej schodzić środkiem i po prostu mieć świadomość, że można się na niego nadziać, bo nie wiem, w takim razie jeśli nie tędy, to gdzie? Czy trendy my... droga. Mhm. No tak, no, no. Tutaj... Znowu to zrobisz? Widzisz, że tak wiesz, ty się ten, a ja tak się wyglądam. Także, o, tak, co tam tak jest? Ale to staram się dziwne jest. Tak lewo, prawo może. To ja się już w ogóle pogubię. A jakby, aha, no tak, masz rację. W sensie, bo ja teraz nawet nie wiem, gdzie jestem. Może... Dobra, tu są tak... te rury. Mhm. Może coś przy tych rurach? O, bardziej dyszy. Może fakt... O, a może za... Może że za rurami? Może i za rurami. Ja się boję. On tu jest. Tak, tak, tak. Ale to jest dobra myśl, co właśnie zrobiłaś, że trzeba iść za rurami. On tu oho jest. O, oho, idzie. I chodź, on nie widzi mnie. Nie, nie widzi. Jestem cicho, nie widzi mnie. Nie słyszę. Jestem szczurkiem. Pi, pi, pi. Oj, chyba cię jednak znalazł. O, co to jest? Ty, tu ale byłyśmy. O kurde. No i zostaw, no i po co mi tak robisz? Mi się wydaje, że te schody, że musimy iść co, tam, coś tam z tymi schodami. No. Ale zobacz, czyli szłaś do tych rur i przy tych rurach coś musi być w takim razie. Ja już nawet nie wiem, które podejście to jest, drodzy widzowie. Spokojnie. Aha, no bo tutaj... tędy. I tędy, tak, dobra. I tędy. Mhm. Kto chodzi po takim ciemnym pomieszczeniu? Ja nie chcę mówić, kto mówił, że mógłby wejść do takiego pomieszczenia. Dobra, patrzymy na ścianę. Tak, bo faktycznie... On tu jest. Nie pamiętam, z której strony. Duszek. Okej? Okej. Okej. Nie wiem, jak mam przed nim uciekać, tak szczerze. No chodź tu, chodź tu. On wolno chodzi. Tak, tak. Chcę, żeby tędy przeszedł. No mówię ci, jest jak dzik. On biegnie! To teraz to załączy? O, on naprawdę jest jak dzik! No jakie mam prze... Czyli ty nie masz dać mu się złapać, bo nie jesteś w stanie uciec przed nim? Nie. Wydaje mi się, że my musimy go tak z daleka, ominąć, bo myślę, że on do pewnego... Skrzynkami. On do pewnego momentu chodzi bardzo wolno. Tak, i może nasłuchiwać faktycznie, że jak on idzie, wiesz, gdzie masz się kierować, bo tak, znowu w dobre miejsce. Przecież tylko teraz faktycznie może poczekać, aż on przejdzie, a my musimy tam może się wrócić. To idziemy. Nie, no spróbujmy, nie poddajmy. Nie, nie poddajemy się, nie absolutnie. Nie poddajemy się, tak jest. On faktycznie, jak idę za tymi rurami, to on gdzieś tu jest. W porządku, wiesz, moje wszystko w porządku. Okej, okay, no i cię złapał. O właśnie, może nie... Aha. No zostaw mnie już! Byku! Co ja ci zrobiłam? Ale im dłużej z nim obcujemy, tym już wydaje się być spokoziomkiem, wiesz? Nie, no, tak, ty wiesz, no, to kosem żebra, ale co tam, nie? Podejście numer 5. Ale jak go ominąć? Damy radę. Może... Może nie znowu, mam... Może tam i no po prostu może spróbuj nasłuchiwać. Ale tak, może nie tak... tak nie szybko. Tak...
czy jak? Nie tak prosto, bo ja całkiem prosto szłam na niego, mam wrażenie. Szukam tych rur. Jest takie delikatne bicie serca. Mhm. Twoje czy jego? Jego. Twoje już nie bije, nie no. Żartowało. Moje już nie bije. Tak, ja już jestem martwa w środku. Ale jaką masz fajną metodę, że patrzysz w sufit i sobie jak wyskakuje, to tak cicho słychać tą muzykę. O! Tak, to tam musi mieć. Wiesz co, to najlepsze, że nie mogę tutaj kucnąć. Myślę, żebyś... Aha, bo chciałaś się pod wodą schować, cwaniaczku. Byłabym rybką. Ale pamiętasz, że ty tu byłaś? Tak, i tu się nie da... Chyba, że może jakoś źle to zrobiłam. I tu się da... A nie... Nie, nie da się wejść na tą platformę. Nie, to są rozwalone. Czekaj. Spróbuj, spróbuj. Jakby tędy? Uda ci się! Chciałabym coś widzieć, na przykład. O nie. Ale do góry się nie da? Dzieje? Co się dzieje? Do góry, do góry, do góry. Teraz. O nie, nie, nie! Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Spokojnie. Najgorzej, że kamera się... Spokojnie. Wiem, że będzie przede mną, za mną zaraz. I hop. Pięknie, brawo. I ja mam naprawdę stalowe nerwy. Super to zrobiłaś. Ja nie wiem, czy on za nami nie idzie teraz. Mamy to. Wow, mamy to! Dałaś radę. Super. Jezu, przestraszyłam się go! Mimo, że go widziałam wcześniej. On biedny siedzi i ma, wiesz, po imprezie. Odpoczywa. Mógłby tam stać, nie? Aha, i się patrzeć w górę. Zrobiłyśmy to. Tak, jest progres, jest progres. Tak, ja jestem dumna z nas, powiem ci szczerze. Ja też. Ja też. Mail Ward. Wiesz, co tam było? Zapisywanie. Mhm. Dobra, jest jasno, w końcu. Zostaw mnie! A to chyba kumpel, wiesz? Czemu to jest nagle zamknięte? To było otwarte, prawda? Tak. To już nie jest. Czyli jednak trzeba iść tam. Okej. Okay. Jestem jak piesek taki teraz. Zaraz umrę. Coś czuję, że będę miał jakieś chore akcje teraz. Aha, patrz, bo tędy można było tak przebiec. Mhm. Może to jest opcja schowania się na przykład właśnie przed tym biegnącym. Może, może. A ty po prostu fajnie sobie wycwaniakowałaś, że schowałaś się tam, gdzie byłyśmy. Okej. Okay. No ta muzyka, gdyby nie ona, to nie miałabym takiego strachu. To chyba jest kolejne takie przejście. Co zrobiłabyś na moim miejscu? Trochę się gubię, strasznie dużo tych kanalików. O! Okej, okay, tu nie byłyśmy. O, smutny pan siedzi. Wskoczy nam coś? Stąd? Tam musimy... Okej. Okay. Słyszałeś ten dźwięk? A wiesz, że ten gość jest po lewej twojej stronie? A, bez kitu! Więc ja bym tutaj może jednak odbiła w lewo. Myślałam, że on jest... Nie chcę tam wchodzić, o nie, Ola! Do dołu. Los nie kanały, tylko z powrotem jakaś piwnica. A może wyjście na dwór? O, je... o nie. Ale nie byłyśmy tutaj. Nie, wiem, że nie byłyśmy. Wiesz co, wolę być po tej twojej stronie bardziej. Ja się cieszę, że ty teraz... Ty jesteś tą osobą grającą. Nie dziwię cię. A miałaś wczoraj jakiś problem z zasypianiem? Nie, w ogóle. Nie. A ty? Nie. Ale miałam tak otwarte drzwi do pokoju, było tak ciemno i kurde. To powiem ci szczerze, że jak grałam w inny horror, bo owszem, zdarzyło się, jak nagle wpadłam na... Coś przebiegło? Tak. O, to dobrze, że akurat nie patrzyłam. No ja tak mam też, jak gram na twoim miejscu.
Jak jesteś w roli obserwatora, tak? Tak, jak znajdę miejsce, to też tak mówię, o, coś tam gadam, coś się popatrzę w kamerę. Ale szukajmy plusów, jest jasno. No. Tutaj, o, tam już niekoniecznie, a tam chyba musisz iść. Wracając, jak grałam kiedyś w horror, to była sytuacja, że faktycznie po rozegraniu horroru, przepraszam, po obejrzeniu horroru, jak byłam młodsza, no. O, te krzyki na... Nie, to są sympatyczne. Ja się tak boję tam iść. Będzie dobrze. To jest... czuję się... Przez tydzień spałam z mamą. Z mamą, no. Przez tydzień. Ja ogólnie, jak byłam młodsza i oglądałam horrory z moim bratem, to spaliśmy w jednym łóżku. Bo byłam tak, ponad bliźniaka, więc... Niej. Powiem wam tak, że to jest trochę jak wyjście z takiej zimnej wody w basenie. Że tak moczysz nóżki i wiesz, że tak... Że musisz wejść, no przyjść na ten basen. Przyszedłeś na ten basen. Ale boisz się tak cały zanurzyć. Musimy iść tam, dobra, wiem. Kurczę, a tak. To jest chyba to samo, gdzie byłyśmy, tylko chyba. Tak jakby wersja, że... No ja nie wiem, co ja mam robić, nie? W sensie... To jest zapisywanie. Mail. Ej, czy ja się cofnęłam? Właśnie, ale było zapisywanie. Nie, to się nie mogłam cofnąć. Co tu się stało? Może są... Nowe zadanie, dostanie się na partę rozdziału dla mężczyzn. Wiesz co, zejdę, bo tu ewidentnie miałyśmy iść. Tam prosto można było iść. Po prostu, wiesz, exploring. Okej, okay, może baterie będą, masz rację. O, to są jakieś drzwi. Aha. Da się otworzyć? Nie. Nie. Aha. Dobra, czyli nie ma nic. No w sumie tam niechętnie. Czyli dobrze poszedł. Czyli trzeba się wrócić po prostu. Okej, czyli teraz musimy udać się na parter, tak? Dla oddziału dla mężczyzn. I, nie wiem, o co chodzi. Ja już nie wiem, czy jest strasznie jest, jak jest muzyka, czy jak w ogóle jej nie ma. Wydaje mi się, że ta muzyka, co prawda ta muzyka taka, wiesz, taka psychodeliczna nadaje jeszcze większy. Nie chcesz tam iść? Dlaczego? Nie możesz przejść? Nie, nie mogę przejść. A, czekaj, może bo... To się czy... przepchnąć jakoś, czy nie? Tak. O, właśnie. Superancko. No, super. Dobra, co się może stać? Może spaść z krzesła? Może... Ale wygląda jak normalny. Dobra, żartowałam. Ej, czy to są dalej te ślady krwi? Nie, chyba to są inne. Pytanie w ogóle bezpieczeństwa jest, tak? Tak. Mhm. On się na pewno ruszy, jak tam siedzimy. Te światło tak specjalnie skasły, czy co? No ja wiem, że mam otworzyć. No patrz, czy są jakieś baterie, czy coś. Ale człowiek jak się skupia. Potrzeba się wczuć w grę. Tak, wtedy są większe emocje. Bo wiadomo, jak się rozmawia, to człowiek rozładowywuje. To napięcie. Stop kolano moje szczęście, tak się mówi. Co? Stop kolano moje szczęście. Stop kolano moje szczęście? Tak, łapię za kolano, ale może nie będę opał. Stop kolano moje szczęście. Tak. Czemu tak się mówi? Nie wiem. I stawiasz mi kole, tak. Ale lubisz kole? Wiesz co, do obiadu czasami lubi się tak napić. Okej. Ja się popłaczę. Jest muzyka. W sumie duże... Ktoś idzie. Tak, duże w ogóle nie przyszłyśmy, ale są w sumie schody do góry, nie? Ja wiem, ale chcę iść tam. Coś dużego chodzi. O kur... I czemu ja to sobie robię? Aha, i ty chcesz przejść i po... No, okej. Czemu ja sobie to robię? Czemu ja sobie... Ja wiem, że ja tego nie chcę otwierać, a ja to otwieram! Są ludzie, którzy... Aha. I co? Ej,
Czyli tu mamy iść. Czyli pójdziemy do góry na chwilę. Otworzyłaś i jednak do góry? Otworzyłaś coś to... A, bo byśmy tu i tak nie przyszły. No właśnie. Byłoby zbyt piękne. Podziwiam, że najpierw poszłaś otworzyć coś, co huczało, zamiast spróbować wyjścia do góry. Jezu, nienormalna, wiem o tym. To tylko piesek. Prosiaczek. Dobra, ewidentnie tędy będzie musiały tak. iść. Teraz rozumiem, że rozglądasz się za bateryjkami. Oczywiście. Okej. Okay. Wcale nie jestem psychopatą, który ma ochotę pozwiedzać ten psychiatryk. Czasami w sumie nawet lepiej, jak są te drzwi zamknięte, bo odbiera nam to szukanie kolejnych możliwości szukania i krążenia w korytarzach. A tak to wiemy, że jednak to jest to jedyne... Tak, ale zakładam, że tutaj przyjdziemy i będziemy po drugiej stronie. Ja pierniczę, tu musi się coś strasznego stać. Mm-hmm. Zbyt żywy? Chyba jest całkiem jasno. Okay. O, jest wyjście do góry przez wentyl, prawda? Tak. Ale przyjemniejsza muzyka. No, świetna. Nie no, taka powiedziałabym, że ta jedna z przyjemniejszych. Ciekawe jest to, że nie możemy przejść pod... Ale ktoś odsunie to i wybiegnie na nas. Myślisz? To co, przez wentyl od razu? Ale ja... Dobra. O, ale nic się nie goni. Czekaj, bo ja nie umiem wskoczyć. Czyli co, jednak się nie da przez wentyl? A nie, da się. Eksplorujesz, czy nie? Tam do końca? Nie, idziemy dalej. Chodzi o to, że ja mam wrażenie, że tam będzie coś strasznego. Okej, okay, dobra, to lecimy dalej. Coś bardzo strasznego. Aha, widzisz, to jest przejście za tymi drzwiami, co tam było i zakładam, że tam byśmy po prostu nie przeszły. Tak, tak, tak. Dobra, cicho bądź, proszę. Mięso. Wiedziałam. Tak, już mogę przejść, dziękuję. Dzięki. Okej. Się popłaczę, Ola. Ale jak ty dobrze... Zaparykatuj drzwi, tu jest napisane. O, może pchnij tą... Tak, no może je najpierw zamknąć. Ja mam żołądek w gardle. Tak to się mówi? Gdzie idzie? Zastanawiam się, skoro to jest poziom normalny, to jak wygląda poziom szalony? W sensie, tak szczerze mówiąc. Bo nie jest aż tak trudne, mam dużo baterii. Aha. Czy on wywalił te drzwi właśnie? Nie warto już sprawdzać. O. Ale co zrobiłaś w ogóle speedruna teraz? Myślisz, że on tu wejdzie? Dobra, mam wrażenie, że tak. A ja tracę czas. Wiesz czemu? To mi przypomina taką jedną grę. Przypomina mi to taką jedną grę. Która się nazywa Dead by Daylight, gdzie ucieka się przed potworami i właśnie się przeskakuje przez takie rzeczy i w ogóle. I jakoś tak chyba mi się skojarzyło. I tak, powiem ci, że... Ogólnie to chyba jednak mogłabym stąd pójść. I jakbyśmy się znalazły w takim miejscu, to miałabym większe zaufanie do ciebie i do samej siebie. Nie ma. Byłabyśmy naszą nawigacją. Dobra, nie można. O, kurczę blaszka. I co? O kurde, jejkuś! Nie spodziewałaś się. Tam, nie, uciekniesz, może uciekniesz. Ale jak? Spróbuj, o. Spróbuj przejść. Nie, lewo. Nie, oj. Na końcu musiałam tego ranu się wywalić. Tak, ciekawe, gdzie znowu, wiesz, będzie zapis o rany. Chyba na, tam, jak przeskoczyłam tą kładkę. No to dobrze. Tak.
Tylko sprawa wygląda następująco, że oni chyba stamtąd biegną. Tam nie chcemy iść. Mhm. Ja nie wiem, skąd oni dokładnie... O, prosto? Oni chyba stąd idą. Tak, kurczę. Okay. Jak ja mam tu przejść? Tu jest zamknięte. Szczerze? Dobra, nie bój się, bo zaraz będą za tobą. Wiem. Czyli dobra. Ale... Aha. Okej. Nie wiem. O kurczę, blaszka. Sorry, że tak z tą kamerą ciągle. Oh my god. Nie! Dobra, dobra, dobra. A może jeszcze? Spróbuj, spróbuj. Ach, a było pięknie, było pięknie. Dobra. Nie, tu nie wyszedłem na pewno. Nie no, tu na pewno. Tu i tu gdzieś w tym pokoju musi tu być. Tu no. Mhm. Dobra, ale to tak widzę powoli, powoli do przodu. Wow, że rozumiałaś, że tam górą można sobie kiksnąć, to... Ej, nie wiem, nie grałam za to nigdy, ale on tak... Jasne, pewnie 200 godzin przegranych. 300 razy auto... Rekord świata wykręcony. Właśnie, tak, dokładnie. Dobra. Okej. Okay. Tu... Tak, tu jest jedno. Tu oni tędy właśnie. Tak. Tu też jest jedno. I tu jest jedyny pokój, do którego teraz możemy wejść. Dokładnie. Tu nie. Ej, co on tam czyta? Co on tam czyta? O, właśnie... O, właśnie. A, o, do windy. Tak. Bo oni dużo czytają. Ja nie mam to czytać, jak uciekam ze zbiera... dałam się nabrać, tak? Hej, ty jesteś gościem od tego kaznodziei, co? Jego świadkiem czy czymś tam musisz podać, no, zrobię sobie przerwę, dobra, zapraszam na przekąski i martini, pogawędzimy trochę. Ja też cię zapraszam jutro na przekąski martini. Chyba podziękuję. Mam ładną piwnicę, taką pod gości. Fajne kotki. Okej, jesteś cięższy niż się zdaje, przydałoby ci się trochę aerobiku, dobra? Nie, oni... Nie, jak będą jakieś tortury, ja nienawidzę na takie rzeczy patrzeć. Dobra, zobaczymy. Wyjście. I'm in no hurry. No? Oh, nie. Those are the grindstone. I like that. Okay, then, right this way. Zapamiętaj to. Tak, 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 tak. O, ciekawe, czy nie będziemy musiały kiedyś tam uciec stąd, nie? Mhm. Bo są gry, w których trzeba zapamiętywać. Tak. Pewne schematy, ale tu nie... po prostu... okej. Okay. Czemu on tak przy ścianie stoi? Świetnie. Czy on będzie nam coś odcinał? Nie. Trochę mnie to martwi. Co ty? Musimy zaprosić tylko na drinka. Ej, robi się trochę strasznie, powiem ci szczerze. A, droga, droga. Okej, okay. Lewo, lewo. Tak, pamiętasz? Są ślady krwi, ale... Tak, tak, po śladach krwi, ewentualnie po... Tylko mi... Nie, on będzie się nad nami... Ej, to jest chore. On to będzie nagrywał. Dobrze, że bateria wymieniona. Oglądałam taki film. Bardzo Czekaj. Co? A ty nie jesteś cuknięty. Absolutnie. Maybe we'll get scared.
There's that to turn to God as anything else. God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob. Czuję się bardzo niezręcznie. Murder is the simplest one. But what happens when all money? Nie, będzie nam coś piłował. And that's what I'm here for. Make you believe. Czy on nam odciął palce? Ale nie wszystkie, jeśli cię to pocieszy. Albo naciął? Nie, odciął nam palce. Po jednym. Aha, struggling. Ale co ja mam robić? Robię to, czy nie robię? Mhm. Super. Jak on to niby zrobił? Tego? Tego. Kamerę weź. Disgusting. Hej, zapisywanie. I teraz będzie droga ucieczki, prawda? Czyli po śladach... Tak, ewidentnie tędy. A jak my się niby wyślizgnęliśmy stamtąd? O nie. Czyli zamknął. Oglądałam kiedyś taki film. Personelu. Oj. Straszne. Powiem ci, że. Że tak jak narzekałam, że tylko są jumpscary, to odwołuję moje słowa. Jednak. Ajajaj, zamknięte. Chyba. Otworzyły się drzwi. Drzwi się schowały. A, dobra. Potrzebny klucz. Nie. O nie. Najgorsze, że nie wiem, gdzie szukać tego klucza. Personel, może ten gość ma? Gdzieś przy tym gościu było. Tam, przy tym ze środka. Który leżał. Ja mam wrażenie, że właśnie mieliśmy stamtąd uciekać. Dobra. Stalowe nerwy. O, i może tu gdzieś przy nim by było coś, czy... Czy nie? Nie, chyba nie. Ja już się naprawdę sfokusowałam na ucieczce stąd. To było zamknięte, prawda? Mhm, tak, tak, tak. Czyli tu nic nie ma. Tak? Nie ma przy nim nigdzie? Straszne to jest. Nie. Czyli może gdzieś w innych... Teraz nie wiem, czy w pr... Nie w prawo? Tak. Drzwi są jakieś? To są drzwi. Okej, okay, zamknięte. Oczywiście. A tam już dobra. Nie ma? Przy wiesz co? Gdzie? Myślisz, że tutaj coś jeszcze aha, będzie? Że tu nie. Miałam nadzieję, że jednak... Mhm. Czy przy windzie mówisz? Tak szukam po wszystkim, tak rozumiem, naprawdę, rozumiem, nie? Tak, 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 tak. A ja bacznie obserwuję. Tak, bądź moją drugą parą oczu. Tak, tak, tak. A przy nim gdzieś coś też nie ma? Aha, a czemu ja tu mam się ukrywać niby? Och, pewnie będzie ktoś cię gonił w pewnym momencie. Jest taka szansa. No. A tu jacyś biskupi? Poglądał obraz. Okej. Okay. Tu chyba nie byłam. Tu nie byłaś, tak, tak, tak. Zaraz zobaczymy, czy tam nie przyjdziemy. Tak, jest. Bateria. Aha. A, nie narzekam. No, ale przebyć coś. Tu też chyba mogę się ukryć, mówię. Dobra. Dobra.
Ach, no jestem rozczarowana kolejny raz. Czyli jeszcze gdzie indziej? Też bicie serca? Bo z prawej, z lewej strony. Dobra, widzę. Tędy. Faktycznie. Chyba nie jestem jedyną osobą, która tędy uciekała. Chyba nie. A no i wraca. Właśnie, bo cały czas tak. Żeby. A to w sumie nieważne. Co? A nie, nie. Żeby taki właśnie horror, gdzie gość też właśnie za. Znaczy nie horror, thriller, gdzie gość zabijał. Mhm. I nagrywał i rzucał to do sieci. Nie pamiętam jak się nazywał, ale powalone. Poeksplorujemy. Tutaj odsunęłam, więc tu będziemy uciekać na pewno. Tam w ogóle była ikona. Ikona windy. Powiem ci, że tu jest zupełnie inny klimat tej gry. Tak. Dobra, co ja robię w ogóle? No, o, chyba kurde. Się nie schowałam za dobrze, powiem ci szczerze. Ajajajajaj. Uciekaj, uciekaj! Aha! O, matko, dobrze poczekałaś, a nie od razu wyskoczyłaś. Nie! Kurczę, gdzie ja mam iść? Dobra, to jest ta winda. Tylko nie masz klucza. Tak. Mhm. A tam będzie ten klucz. Tak, tak, tak. A, i tu miałam przejść, żeby odblokować sobie drogę ucieczki najprawdopodobniej, bo tędy nie... Tylko właśnie teraz tego klucza, czyli myślisz, że... Aha, czyli on przejdzie, a ty musisz skoczyć tam, no właśnie tam, się prawda? Zastanawiam, czy on tu w ogóle idzie, czy ja go muszę właśnie tak ominąć jakoś sprytnie. Po prostu... O, okej. Okay. Czyli dobra, czyli chyba on musi wrócić teraz i dopiero ty pójdziesz... wrócić tam, nie? Tak, a ty musisz wtedy biec w prawo. Chyba, że zejść, zwabić go, wskoczyć do góry, czy jego? Wtedy. No. A czym? Że mnie będzie... No, że będzie bieg po prostu za mną. A, okej. Okay. Już myślałam. Że chodź mięsko, myślę, że mam takie paluszki. Moje. Ciepłe jeszcze. Chyba tak musimy zrobić. Nawet nie wiesz, jak mi serce wali. Mhm, tak, tak jest. Gdzieś tu się patrzył. Dobra, nie tu. No, 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 szybciej! Ile ci te otwieranie drzwi zajmuje? Powiedz mi. Ola, pamiętaj drogę powrotną, bo ja absolutnie nie pamiętam. Jasne, jasna sprawa, na pewno. Jest, jest, a nie leży? Nie. Nie, nie myślałam, że... A to papierki po prostu w krwi się odbijały. Ale idę przed siebie, jak się otwierają drzwi, to znaczy, że dobrze idziemy. Mhm, tak, tak. Nie leży na podłodze? Nie, nie, właśnie nie świeci. Na pewno? Nie, dobra. O, baterie. Super, tak, właśnie to chciałam. Żartuję, chciałam klucz do windy. Mm, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Masz rację, po prostu się... Kurczę. A tu w ogóle nie ma... toalety. Czyli tutaj po klucz chyba, po baterię tylko. Mhm. Rany, może tutaj jest gdzieś ukryte? Tam dalej musimy iść, najprawdopodobniej. Jeszcze po prostu, mhm. Jeszcze tutaj w tego typu grach to przynajmniej ci się świeci, a w życiu prawdziwym spróbuj się wydostać, jak ci się nie świeci. Karta magnetyczna, znaczy to prawda, no.
Nie wiem, w którą stronę pobiegłam. Chyba się wracam, prawda? Mhm. Tak, tak. Trudno. Wskoczyć do góry. Nie, no lip. O! O! Nie zdążę tego zrobić. Spróbuj, spróbuj, spróbuj. Jeszcze chcę, żeby popchać. Ach. Blisko było. Dużo znowu wejść, ale wolę tak pobłądzić po takim szpitalu niż po tych kanałach, bo jest dużo prościej w Myślisz? Sensie się odnaleźć. No tak, tak mi mam wrażenie. Jaśniej jest na pewno i są jakieś elementy charakterystyczne przynajmniej, tak, prawda? Tak, a gdzie jestem? Aha, tu. Kurde, powiem ci, że daleko jesteśmy. O, czyli tu masz jeszcze wszystkie palce. Nie, już nie masz palców. Nie, nie, tu otwieram te drzwi, żeby potem on tędy przeszedł, a ja znowu żebym tu wskoczyła. Gdzie on jest? Nie wiem. Jest. Okay. Jeszcze nie ma muzyki, nie wiem czy... Chyba już. Chyba już. O! Dobrze. Nie chcę tego robić, Ola! Dasz radę, dasz radę, dasz radę! Ja w ciebie wierzę. Full focus. Tak jest, i lecimy. Pięknie się szło. Tu? Tu było zamknięte! No tak. No i tak daję. Okej, okay. Nie przejmuj się, nie przejmuj się, nie przejmuj się. Ach. O nie! W lewo wtedy uciekłam. Czyli po prostu trzeba... O, zdążysz, zdążysz. Dawid! No, otwórz te drzwi! To jest labirynt. Gdzie on jest? Może schowa się w... O kurde, co? Za tobą! Ajajajajaj. Dobra, było. Spokojnie. Spróbujmy szybko na speedrunie to dobra, zrobić. Dobra, dobra. Wierzę w ciebie. Szkoda, że tą szafkę za każdym razem muszę teraz... Tak, ale teraz już nie pociągniesz za te drzwi. To będzie zaoszczędzone tak. Parę ważnych sekund. To prawda, nie zamierzam. Miałaś kiedyś sytuację w życiu prawdziwym, że musiałaś uciekać, tak... Przed kimś? Tak. Wydaje mi się, że jak byłam mała i szłam... I szłam na jakieś zajęcia wieczorne i wydaje mi się, że ktoś wtedy wszedł za mną i za moim bratem. I pamiętam, że wtedy faktycznie biegliśmy. O kurczę. Ale... Ej! Co jest? Czemu nie mogę wejść na to? Sytuacja jak z horroru. Wiesz co? Zrobimy tak, że ja ci to zostawię. Czuję, że sobie chyba lepiej poradzisz ode mnie. Tak więc, drodzy widzowie, jeśli chcecie zobaczyć, co się dzieje dalej, poczekajcie na kolejny odcinek. A grali dla was Agata Pochole oraz Aleksandra Tarnowska. To było Strach się bać. Dziękujemy wam serdecznie. Do zobaczenia, pa, pa. Hej.